Cześć, witajcie kochanie. Dzisiaj nietypowe wideo. Dzisiaj nie będzie nauczania, żadnego wykładu odnośnie Słowa Bożego. Dzisiaj będą dwa świadectwa. Dzisiaj jestem z moją małżonką Eweliną. Dzisiaj będziemy opowiadali historię swojego życia, swojego nawrócenia. My po ślubie jesteśmy już ponad 17 lat. Wierzący jesteśmy oczywiście jeszcze dłużej. Świadectwo z tego względu, że świadectwa wiemy, jak na nas same wpływają. Dzisiaj żeśmy oglądali świadectwa ludzi, którzy żyją gdzieś tam w Pakistanie, druga osoba z Korei, nawrócili się w bardzo ciężkich, trudnych okolicznościach, gdzie Kościół jest prześladowany. I tego typu świadectwa budują wiarę. My urodziliśmy się zupełnie w innym kraju, teraz żyjemy też w innym zupełnie miejscu, ale to jest zupełnie inna sprawa, inne okoliczności naszego życia. Nie mamy, nie jesteśmy prześladowani za to, co robimy, ale wierzymy też, że również i to, co mamy do powiedzenia, może komuś z Was się przysłużyć, że może być dla kogoś zachętą, jakąś formą inspiracji. Dlatego dzisiaj właśnie w ten sposób i na taki temat. I jako pierwszą zaproszę do tego, żeby podzieliła się swoją historią z Bogiem, z tym, jak Bóg ją znalazł, właśnie moją żonę. Ja, tak jak już wcześniej Łukasz wspomniał, jest to dla mnie ogromny przywilej, że mogę tutaj dzisiaj być z moim mężem i dzielić się też tym, co Bóg położył na moje serce. Chociaż nie ukrywam, że to na prośbę Łukasza właśnie dzisiaj tutaj razem z Wami jesteśmy. Kiedy mój mąż zaproponował mi, żebym mogła się razem z nim podzielić naszym, moim świadectwem, zastanawiałam się, co bym mogła powiedzieć i właściwie do kogo będę to mówiła. Kiedy słuchałam świadectw różnych ludzi, których Bóg uporządkował życie, których Bóg zbawił, których Bóg oczyścił, których Bóg wyciągał z różnych niesamowitych nałogów, którzy niemalże znajdowali się na samym dnie, zastanawiałam się właśnie, czym tak naprawdę ja mogłabym się podzielić, bo moje życie było takie zupełnie zwyczajne. Ja wychowałam się w tradycyjnej rodzinie protestanckiej, niekatolickiej. I z tego też powodu od wczesnego dzieciństwa znałam bardzo dobrze Biblię. Od dziecka uczęszczałam na tak zwane właśnie szkółki niedzielne, gdzie poznawaliśmy Biblię. Oczywiście na takim poziomie, jak to dzieci poznają. Śpiewaliśmy tam różne piosenki, z okazji świąt organizowaliśmy różne tam przedstawienia, wierszyki, tego typu sprawy. Kościół był dla mnie w tamtym czasie takim drugim domem. Pomimo, że wychowałam się w rodzinie ewangelicznie wierzącej, to muszę powiedzieć, że to nie ochroniło nas, mnie, mojej rodziny przed popełnianiem bardzo dużych błędów. Bo niestety jest tak, że nawet jeśli ktoś bardzo dobrze może Biblię znać, nie uniknie po prostu pomyłek w życiu, jeśli nie będzie też żył tak naprawdę tymi słowami, które głosił Jezus. Jeżeli po prostu nasza wiara nie idzie w parze z uczynkami, wówczas tak naprawdę możemy się pogubić. I tak było też z moją rodziną. Kiedy miałam 6 lat, moi rodzice się rozeszli. Nie wzięli rozwodu, ale żyli przez 8 lat w separacji. O tym, dlaczego 8 lat, może powiem za chwilę. To będzie właśnie taka, myślę, dosyć istotna część mojego świadectwa. W tym czasie takim bardzo dużym dla mnie wsparciem, przykładem była moja babcia. Wiecie, bo jak słucham nieraz wielu ludzi, którzy mają problem z Bogiem, to słyszę od nich, że skoro Bóg jest, skoro jest taki wspaniały, wart poznania, to dlaczego tyle rzeczy złych się dzieje na świecie?
Dlaczego to? Dlaczego tamto? Dlaczego Bóg tego nie zatrzyma? Wiecie, a ja miałam taką świadomość od samego początku, jako małe dziecko już, że tak naprawdę za błędy nas ludzi nie odpowiada Bóg, tylko my sami. Właśnie przez to, że Bóg nam dał wolną wolę, przez to, że nas kocha. To my, wykorzystując tą naszą wolną wolę, podejmujemy takie, a nie inne decyzje. I niestety tak nieraz wygląda później nasze życie, a nie inaczej. I tak też było w mojej rodzinie. Moi rodzice chociaż też wychowali się w takich kręgach ewangelicznych, którzy znali Biblię. Nie wiem, nie chcę, mam wspaniałych rodziców. Oni są w tej chwili wierzącymi ludźmi, oboje, ale mieli taki trudny czas w swoim życiu, tak jak wspomniałam wcześniej. Kiedy tato odszedł i wychowywałam się razem z babcią i z mamą. I tak jak wspomniałam wcześniej, babcia była dla mnie takim przykładem. Ja ją zawsze widziałam, ona nie miała też łatwego życia, ale ja ją zawsze widziałam, że ona w czymś czerpie nadzieję, radość, spokój. Zawsze ją widziałam na kolanach, z Biblią w ręku. Często jak przychodziła, nawet jeszcze jak pracowała z pracy, ja do niej przybiegałam i przynosiłam jej Biblię i chciałam, żeby ona mi czytała tam różne historie. Podobały mi się te historie, które tam babcia czytała. Nie rozumiałam, dlaczego tak się dzieje w moim domu, skoro... Bo czułam od samego początku taką Bożą obecność w moim życiu. Pomimo to, że to, co się wokół mnie działo, do nieporozumienia w naszej rodzinie, rozstanie rodziców, to wszystko nie wpływało dobrze na mnie i na moją siostrę. To pomimo tego wiedziałam, że Bóg jest zawsze blisko i On mnie chroni, On mnie kocha. I chciałam być po prostu blisko Niego. Chciałam Go poznawać. Uczęszczałam na wszystkie możliwe tylko spotkania, jakie były. Jako dziecko, tak jak mówiłam, na szkółki, jako nastolatka, później jakieś tam spotkania młodzieżowe. Z czasem zapragnęłam. Przeczytałam tam w jednym ogłoszeniu o obozach chrześcijańskich. Stwierdziłam, czemu nie, może fajnie by było tam pojechać. Wiecie, to wszystko działo się dlatego, że ja widziałam też mimo wszystko różnicę w życiu ludzi, którzy znali Boga, a Go nie znali. Widziałam, że jakość ich życia jest zupełnie inna. Pomimo tego, że w mojej samej rodzinie nie miałam dobrego przykładu na ten czas, ale wiedziałam, że po prostu nie Bóg jest tego przyczyną. I wiedziałam, że gdyby moi rodzice mieli taką naprawdę żywą, szczerą relację z Bogiem, gdyby Go kochali całym sercem i gdyby wiedzieli też, jak Bóg bardzo ich kocha, to też żyliby innym życiem. Gdzieś to w środku mnie cały czas było. Ja się też nie potrafiłam pogodzić z tą sytuacją. Powiem Wam szczerze też, że w tym czasie też nie wiedziałam, że ja sama potrzebuję też nawrócenia, bo to, że ktoś się wychowa w jakimś tam kościele, nawet jeżeli będzie Biblię na pamięć znał, to jeszcze o niczym nie świadczy, bo to jak ktoś kiedyś taki może śmieszny przykład podał, to, że stoisz w garażu, nie oznacza, że jesteś samochodem, prawda? Tak samo to, że jesteś w kościele, nie oznacza, że jesteś chrześcijaninem, nawet to, że ktoś jest ochrzczony, to nie znaczy, że jest chrześcijaninem, bo słowo chrześcijanin oznacza podążający za Chrystusem i naśladujący Chrystusa. Kiedy ja czytałam Biblię, kiedy widziałam, jaki był Pan Jezus, to wiedziałam, że jeśli ktoś nie jest tak jak On, to znaczy, że no coś w jego życiu nie jest tak, jak potrzeba, że tak naprawdę może jest osobą religijną, może jakąś wierzącą czy coś, ale na pewno nie jest naśladowcą Chrystusa. Kiedy zrozumiałam tak naprawdę, że potrzebuję nawrócenia? Jak miałam 14 lat, pojechałam właśnie na taki obóz chrześcijański i tam pierwszy raz usłyszałam, może nie pierwszy raz, ale może wtedy pierwszy raz to do mnie dotarło, że każdy z nas potrzebuje Zbawiciela, że każdy z nas potrzebuje przebaczenia grzechów, bo każdy z nas jest grzesznikiem,
niezależnie od tego, jak jego życie wyglądało do tej pory. Bo wiele osób, z którymi rozmawiam, mówi często: ja nie zabiłem, ja nie ukradłem, ja nie zrobiłem tamtego, jestem, wystarczy być dobrym człowiekiem, tak? No co ja mogłam w tym swoim 14-letnim życiu takiego narozrabiać, można powiedzieć? No nic wielkiego, jakieś tam drobne grzeszki, jakieś niewłaściwe myśli. Nie były to może rzeczy jakiegoś wielkiego kalibru, ale wiecie, kochani, dla Boga nie ma rzeczy wielkiego, mniejszego kalibru. Po prostu grzech jest grzechem. Wszystko to, co nas oddziela po prostu od Boga, od Jego miłości, niezależnie od tego, czy to będzie małe, czy duże, to diabeł to zawsze i tak wykorzysta, żeby przyjść, nas oskarżać i powiedzieć nam w ten sposób, że my nie zasługujemy na Bożą miłość. Bo tak w istocie jest, my nie zasługujemy na Bożą miłość. Ale ponieważ Pan Jezus tak bardzo nas ukochał, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Boże Słowo mówi, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, to Chrystus umarł za nas we właściwym czasie. Ja będąc właśnie jako ta 14-letnia dziewczyna na tym obozie, w takich zwyczajnych okolicznościach, gdzieś na jakimś spotkaniu młodzieżowym, gdzie przemawiał jakiś tam lider młodzieżowy, Bóg przecież przemówił do mojego serca. Pokazał mi, że ja się nie mogę patrzeć na to, że się wychowałam gdzieś w kościele. Ja się nie mogę patrzeć na to, że moja babcia jest wierząca. Że to mi nie daje tak jakby przepustki do Bożego Królestwa. Bo Bóg tak naprawdę nie ma wnuków. Bóg ma tylko dzieci. Wiecie, kiedy to zrozumiałam, miałam taką ogromną potrzebę. Wiecie, to nawet przypominały mi się wtedy rzeczy, które uważałam, że nie są czymś takim strasznym w moim życiu. Ale Bóg mi zaczął pokazywać różne rzeczy gdzieś w moim życiu, które po prostu były grzechem. Wiecie, bo ja kiedyś nie rozumiałam, czym jest tak naprawdę słowo grzech. Kiedy odkryłam, co to słowo znaczy, że to znaczy minięcie się z celem, tak? Że Bóg dał nam jakiś cel w życiu. Bóg ma doskonały plan dla naszego życia. Od samego początku, od założenia świata. A my, kierując się właśnie swoją wolną wolą, często dokonujemy złych wyborów i tak jak pierwsi ludzie. Później nasze życie może się potoczyć w taki, a nie inny sposób. I Bóg pokazał mi między innymi właśnie to, że jeżeli będę dokonywała takich złych wyborów, to chociaż teraz jeszcze moje życie wygląda nie najgorzej, to On chce mnie właśnie uchronić przed tym, żebym nie popełniła być może właśnie błędów moich rodziców, być może błędów wielu innych osób. Wiecie, w tym czasie, gdzie Bóg mi dał takie pragnienie w sercu, też w serce, takie zrozumienie. Wiele osób musi się uczyć często na własnych błędach, żeby pewne rzeczy zrozumieć. A ja wierzę, że to po prostu był też taki dar od Boga, że patrząc się na życie innych, często się uczyłam nowych rzeczy i wiele błędów po prostu z tego powodu nie popełniłam. Dlatego, że widziałam, jak się nawróciłam, jak oddałam swoje życie Panu Jezusowi, jak powiedziałam: Panie, ja nie wiem, ja nie mam dobrych wzorców. Ja tak naprawdę nie wiem, jak powinnam żyć. Ja nie chcę, żeby moje życie było takie byle jakie. I nie chcę właśnie powiedzieć błędów moich rodziców. Nie chcę, żeby po prostu moje życie było takie: Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze i chciałabym podążać za Tobą, ale sama nie dam rady. Po prostu zrób z moim życiem, co Ty tylko chcesz. Wiecie, od tego momentu dużo zaczęło się też dziać w moim życiu. Ja też nie do końca, tak jak wspominałam wcześniej, nigdy się nie pogodziłam z tą sytuacją, że moja rodzina jest rozbita. I powiedziałam wtedy: Panie, to, co u człowieka jest niemożliwe, u Ciebie jest możliwe. Ja w to głęboko wierzę i gdzieś zaczęłam się też u moich rodziców modlić. Gdzieś w
wcześniej z nimi rozmawiałam, zwłaszcza z moim tatą. Te rozmowy nic nie dawały, nic do niego nie docierało. Ja byłam wtedy na tym obozie, o którym wspomniałam. To były wakacje. Jak z niego przyjechałam, to wtedy pamiętam, zaczęłam się też modlić o swoich rodziców, o mojego tatę, żeby przemienił jego życie. I w tym samym czasie postanowiłam, że przyjmę chrzest przez zanurzenie. Tak jak to jest w Biblii napisane, ja o tym słyszałam w swoim kościele wcześniej, że wypada się w pewnym czasie ochrzcić, tak? Ale to już nie chodziło wtedy, wypada, nie wypada, bo nikt mnie do tego nie namawiał, nikt mi o tym nie mówił. Ja po prostu, jak przeżyłam to, co przeżyłam z Bogiem, to spotkanie właśnie, takie osobiste spotkanie z Bogiem, to mi nikt nie musiał mówić wtedy, co ja mam robić. Ja to doskonale wiedziałam, bo po prostu Bóg włożył wtedy w moje serce pragnienie. Jeżeli my przychodzimy do Boga z otwartym sercem, takim pragnieniem zmiany, niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy, czy jesteśmy, jakby to ludzie zaklasyfikowali, strasznymi grzesznikami, czy mniejszymi grzesznikami, Bóg na to nie patrzy, po prostu grzesznik jest grzesznikiem i każdy po prostu grzesznik potrzebuje Zbawiciela, bo inaczej Bóg jest święty i jest napisane, że kiedyś tam nic nieczystego nie wejdzie, w Jego obecności nic nieczystego się nie może ostać, tak? A On pragnie po prostu, żeby spędzić z nami wieczność. Podjęłam w tym samym czasie decyzję o chrzcie, tak jak wspomniałam. Ponieważ tak najbliższy termin akurat, bo tam zgłosiły się też parę innych osób, moich przyjaciół z kościoła. Dowiedzieliśmy się, że gdzieś tam w lokalnej społeczności, ponieważ się zbliżał już taki okres dosyć zimny, bo to już się zima zbliżała, jesień, że mogą tam udostępnić w lokalnej społeczności baptysterium i że będzie można tam pojechać po prostu i ochrzcić się. I chrzest miał odbyć się w grudniu. Ja byłam na tym obozie bodajże w lipcu, jak dobrze pamiętam. Więc bardzo krótki czas te wydarzenia dzielił. I wiecie, Bóg wtedy sprawił mi ogromną niespodziankę, bo wysłuchał też moich modlitw. Kiedy my oddajemy pewne rzeczy Bogu, przestajemy jakby sami walczyć, sami się starać, to może czynić niesamowite rzeczy w naszym życiu. Po 8 latach mój tato oddał swoje życie Bogu, wrócił do mojej mamy i mogliśmy od tej pory tworzyć też normalną, szczęśliwą rodzinę. To może w tym miejscu na chwilę przerwiemy. Zobaczymy, jak to też czasowo wyjdzie. I może również moje świadectwo będzie tak, jakby tylko etapu się tyczyło samego nawrócenia, czyli życia przed i do momentu, w którym Bóg dotknął się mojego serca, tak jak wcześniej Wolina opowiadała, też również jej serca. A jeśli będzie taka, może takie zainteresowanie, czy gdzieś w nas taka potrzeba, to innym razem również opowiemy, jak nasze życie wyglądało od tego momentu po dzień dzisiejszy, gdzieś naszą historię życia z Bogiem przez te ostatnie kilkanaście lat. I teraz co do mojego życia, to ja w odróżnieniu od Eweliny wychowałem się w tradycyjnej
katolickiej polskiej rodzinie. Miałem o tyle nietypową może sytuację, może nie każdy tak miał. A chcę o to zahaczyć, nie po to, żeby tam się, nie wiem, żalić czy coś, tylko że to moim zdaniem potrzebne jest do kontekstu zrozumienia pewnych wydarzeń, które były po. To moja mama z tatem rozeszła się już, jak ja miałem rok czasu. Mam dwóch starszych braci o też specjalnie zaznaczę o ile lat, bo jeden jest o 9, drugi o 8 lat starszy. I w pewien sposób żeśmy zostali rozdzieleni, bo ja ze średnim bratem zostałem z mamą, najstarszy brat został z ojcem. Miało ileś tam lat. Przechodziłem swojego rodzaju okres buntu, w momencie kiedy moja mama ponownie wyszła za mąż, ja miałem 8 lat, pojawił się w moim życiu na tamten czas obcy mężczyzna, którego ja nie chciałem, nie zapraszałem, nie tolerowałem. To spowodowało takie jeszcze większe gdzieś może niezrozumienie z mojej strony, odtrącenie. Ja w tamtym czasie miałem też i problemy w szkole, nie, z adaptacją, bo po ślubie moja mama z ojczymem przeprowadzili się w zupełnie inne miejsce, kilkadziesiąt kilometrów dalej, więc na początku szkoły, bo to była druga klasa szkoły podstawowej, przeprowadziliśmy się w inne miejsce, więc nowi rówieśnicy, nowa szkoła, parę takich cięższych lat później. Miałem okres, w którym już w takim nastoletnim życiu doszedłem do swojej takiej prywatnej ściany gdzieś, że nie potrafiłem sobie poradzić z pewnymi rzeczami. Miałem ogromne tam kompleksy odnośnie pewnych rzeczy, co doprowadziło do tego, że miałem próbę samobójczą po tym czasie. Miałem jakieś tam myśli odnośnie wstąpienia do zakonu. Szczerze mówiąc, nie z powodów jakichś tam bardzo duchowych. To po prostu było takie gdzieś moje przekonanie, że ja się nie nadaję do normalnego życia. Gdzieś taki z jednej strony miałem potrzebę i wielkie pragnienie poznania osoby, którą mógłbym spędzić życie, założenia rodziny, a z drugiej ogromny strach przed tym, że prawdopodobnie bym to zepsuł, taką osobę bym skrzywdził, więc najlepiej by było mi w jakiejś tam właśnie izolacji. Później znowu minął pewien okres życia i zacząłem zarobkowo wyjeżdżać do Niemiec. I po jednym z takich wyjazdów, pamiętam, kiedy jako tam około 20-21-letni chłopak przywiozłem na tamten czas dosyć, jak na nasze warunki, jak na mnie, dosyć sporą gotówkę z Niemiec i zastanawiałem się, co w takim momencie zrobić w ogóle w swoim życiu. Po prostu zastanawiałem się nad planem, co dalej. I nie pamiętam już nawet dokładnie w jakich okolicznościach, czy to ja, czy mama mi poradziła. W każdym razie plan był taki, że pojadę na Mazury do mojego najstarszego brata, który, tak jak wcześniej wspomniałem, z którym się nie wychowywałem, więc bardzo, bardzo rzadko na tamten czas, do tamtej pory, żeśmy się widywali. I pomimo tego, że byliśmy braćmi krwi po jednym ojcu, po jednej matce, to byliśmy dla siebie poniekąd obcymi ludźmi. Więc pewnego dnia, bodajże we wtorek, 2001 bodajże roku, wsiadłem w pociąg i po długiej 8-9-godzinnej podróży wylądowałem w Mikołajkach na Mazurach, gdzie właśnie wówczas i po dziś dzień mieszka mój najstarszy brat. Ja o nim niezbyt dużo wiedziałem. Pamiętam tylko, tak jeszcze troszkę się cofając, że mama nieraz przeżywała coś. On jej przesyłał jakieś tam paczki z jakimiś tam kasetami, ale jako mały chłopiec nie wszystko gdzieś tam rozumiałem. Mama coś tam czasem odsłuchała, później płakała po tym. I się okazuje w tym wszystkim,
że mój brat nie jest katolikiem. I właśnie w tym momencie znajduję się ja w jego domu. Jak mówiłem, jest wtorek, spędzamy wspólnie kolejne kilka dni. Poznajemy się tak naprawdę, dużo, dużo rozmawiamy. No możecie się domyślić, jak bracia, którzy się przez kilkanaście lat praktycznie mało co widywali, to mają sobie dużo rzeczy do powiedzenia. I nagle jest czwartek i brat z żoną mówią mi: słuchaj, my idziemy do kościoła, a ty jak chcesz, to możesz iść z nami, a jak nie, to sobie zostań. Nie wywierali po prostu na mnie żadnej presji. Ja sobie pomyślałem tak, no co mi szkodzi, co będę sam w domu tam siedział. Chętnie pójdę. Nie wiedziałem do końca, czego się spodziewać. Więc wybraliśmy się na nabożeństwo. Właśnie to było nabożeństwo w kościele zielonoświątkowym. O tyle jeszcze tam była nietypowa sytuacja, że jak się okazało, w tej społeczności, w tym kościele pastorem był nasz wujek, mojego prawdziwego ojca, z którym się mama rozeszła, kiedy, jak wspomniałem, miałem rok czasu, to jego brat. Siadłem do ławki, wszystko było inne niż dotychczas znałem. No jak mówiłem, byłem wychowywany w kościele katolickim, chociaż nigdy jakoś tam szczególnie wewnętrznie tego nie odczuwałem. Miałem wszystkie oczywiście sakramenty, chrzest, komunię, bierzmowanie. Byłem dziesiątki czy setki razy w kościele i nagle trafiłem do kościoła, który wyglądał zgoła inaczej. To była sala wydzielona na tyłach prywatnego domu, w takiej jakby suterenie. Dużo mniej ludzi niż znałem z kościoła, dużo zupełnie inny wystrój. I nagle przemawia człowiek i on... Ja miałem w tamtym momencie wrażenie, że on mówi do mnie, że on opowiadał tak jakby o moim życiu, gdzieś o moich skrytościach, w sumie o tych rzeczach, o których ja rozmawiałem z moim bratem. I ja wtedy sobie pomyślałem, o, to ja ledwo się u ciebie pojawiłem w domu, ja się gdzieś tobie zwierzyłem z pewnych rzeczy, a ty od razu wypaplałeś wszystko dla wujka i on to publicznie tutaj wszystkim opowiada, a ja siedziałem pewnie taki, nie wiem, raz czerwony, raz purpurowy, raz siny, nie wiem. W każdym razie dla mnie to było takie z jednej strony dziwne, traumatyczne przeżycie i sobie postanowiłem, że jak tylko wyjdę stamtąd, to bratu nagadam, że tak się nie powinno robić, że to jest nieuczciwe, no i zwinę tobołki i wrócę do nas na południe. No i tak jak pomyślałem, tak zrobiłem. Z tym, że brat zaczął się zarzekać, że to nie tak, że to on z wujkiem wcale nie rozmawiał i że to Bóg tak pokierował, że to takie było słowo prorocze do mnie, że to Bóg dotykał mojego serca. I to były nowości w moim życiu. Bodajże tego dnia właśnie brat podarował mi Biblię i ja z jednej strony chętnie, bo to było takie coś niesamowitego, coś nowego w moim życiu, z czym się do tej pory nie spotkałem. A z drugiej strony pamiętam taką jedną myśl z tamtego czasu, w której sobie pomyślałem, że ale tak szybko mnie złapiesz, że ja nie chcę tak dać się gdzieś wciągnąć w jakiś właśnie taki jeszcze na tamten czas dla mnie dziwny kościół, może do jakiejś sekty, może do czegoś tam, że po prostu ja chcę to zbadać. I wtedy to była taka właśnie pierwsza miłość, pierwszy zachwyt. Ja w bardzo szybkim tempie przeczytałem Biblię od deski do deski, przeczytałem też sporo jakichś chrześcijańskich książek i Bóg coraz bardziej zaczynał gdzieś tam dotykać mojego serca, aż do takiego momentu, kiedy pewnego wieczora, bo ogólnie mój pobyt tam się znacznie wydłużył. Ja pomimo tego, że nie jechałem z jakimś konkretnym planem, że to na tydzień, na dwa czy na parę dni, to jednak zamiarem nie było siedzenie w nieskończoność, a tutaj nagle się okazuje, że mija właśnie miesiąc za miesiącem niemalże i celowo miało to nawet wyglądać w ten sposób, że chciałem zostać w Mikołajkach, ale to jeszcze nie na ten okres opowieść. W każdym razie doszedłem do miejsca, w którym
tak jakby zostawiłem, zostawione zostały, postawione zostałem pod ścianą, w sensie tego typu, że wiedziałem, że muszę dokonać wyboru, że z tym, z czym zostałem skonfrontowany, z tymi informacjami, które miałem na temat swojego życia, swojego stanu, tak jak też Ewelina opowiadała, doznałem takiej świadomości swojego stanu przed Bogiem, swojej grzeszności, tego, jaki jest Bóg, jakie są drogi pojednania z Bogiem, i wiedziałem, że to już jest ten moment, że albo od tego wszystkiego się odwracam i wracam do swojego starego życia, pakuję manatki, zapominam o temacie, albo muszę ku temu pójść, ale to będzie wymagało głębokich zmian w moim życiu. Też pomimo, że tak nie myślałem o tym może, ale gdzieś tam pewnie w myślach mi przemknęło, co na to mama, co na to rodzice. Jak wrócę do domu, przecież wiedziałem, jak Szymon, jak mój brat, poniekąd był nietolerowany w tej swojej decyzji, jak mama to mocno przeżywała. Jednak no, jako dorosły już mężczyzna wiedziałem, że decyzja nie należy do mamy, do kogokolwiek, tylko to jest moje. Każdy z nas musi swoją odpowiedzialność, swoją decyzję podjąć za swoje własne życie i nikt za nas tego nie może zrobić. I pamiętam, jak pewnego wieczoru gdzieś tam w swoim pokoju, który miałem u brata w domu, tak zmagałem się z tymi myślami. Ja mam takie trochę czasami może dziwne, pokrętne myśli, bo zacząłem przez to, jak dużo też książek przeczytałem. W niektórych książkach było tak, że przeczytasz jakąś książkę chrześcijańską, a na końcu jest tak zwana modlitwa grzesznika, czyli jeżeli coś tam czujesz właśnie, to powinien się teraz pomodlić w taki sposób, i mi gdzieś tam z jednej książki to, z drugiej tamto. Ja sobie zacząłem analizować. Chciałem w jakimś momencie zacząć tą modlitwę. Sobie wyobrażałem, jak ona powinna wyglądać i wiecie, nie, i dalej w las, tym więcej drzew. I w pewnym momencie trochę mi pomogła taka w sumie jedna z najdziwniejszych rzeczy w moim życiu, która się wydarzyła. Bo jak pewnie już jakiś dłuższy czas w tych zmaganiach, w myślach się borykałem, to przyszło takie dziwne duchowe przeświadczenie. Im ja bardziej chciałem ku tej decyzji się przybliżyć i paść na kolana, wyznać Bogu wszystkie moje grzechy, prosić Go o przebaczenie, o to, żeby mnie obmył swoją krwią, żeby mi przebaczył, żeby mnie przyjął jako swoje dziecko. Tak jak wtedy to rozumiałem, to w pewnym momencie w tym moim pokoju, to już było dosyć późno w nocy, dosłownie poczułem, jakby do mnie zbliżała się taka ciemność, jakby szło mnie przestraszyć czy pochłonąć zło w takiej namacalnej postaci. To nie była postać w sensie jakiejś tam osoby, tylko tak jakby jak mgła idzie, że widzicie, że w biały dzień czy za dnia jest jakaś mgła i ona się, wiecie, że ona się przemieszcza, ale ona ma jakąś tam konsystencję, nie wiem, ciężko mi to wyrazić słowami, to tak ja w ciemności, pomimo, że pokój był ciemny, że światła były pogaszone i po prostu wiecie, jak jest w ciemnym pokoju, to nagle do mnie zaczynało się coś zbliżać, co ja właśnie w ten sposób odczuwałem i co we mnie wzbudzało taki wielki niepokój, strach, panikę. I paradoksalnie prawdopodobnie zamierzeniem złego w tym momencie było wystraszenie mnie i odwiecenie od decyzji. Jednak taka myśl mi tylko przyszła, żeby właśnie wziąć paść i zacząć się modlić i prosić Boga o to, żeby mnie pociągnął ku sobie. I to było takie, dosłownie po tej myśli raptownie to minęło. Pokój wciąż był ciemny, tak? Światła nikt nie zapalił, ja byłem dalej w ciemnym pokoju, ale ciemność odeszła. I to był moment mojego nawrócenia. To był moment gdzieś tam mojej przemiany, początek drogi za Bogiem. To był 2001 rok, już 19 lat temu. Więc od tamtego momentu dużo w moim życiu się zmieniło. Nie wiem, do którego momentu w sumie opowiadać. Może podjadę pod moment, w którym spotykam moją żonę i
i zdecydujemy w tej naszej historii, co dalej na dziś dzień. Więc, tak jak wspomniałem wcześniej, w dużej mierze przez relację z bratem, która zupełnie innego wyrazu, charakteru nabrała, bo staliśmy się też braćmi w wierze. Zakochałem się też w Mazurach, w Mikołajkach i do tego doszło, że brat i w ogóle tam bracia ze zboru, z kościoła zaczęli mi pomagać w szukaniu pracy i chciałem, plan był taki, żeby się osiedlić w Mikołajkach. Tak podobną drogę jak Szymon z południa do wujka, nawrócił się i został, znalazł żonę i tak dalej. I mój plan był podobny. Z tym, że tak jak mówiłem, ten pobyt przedłużył się już w kilka miesięcy, szła jesień, a Mikołajki są typowo turystycznym miastem, więc jesień i zima są takim dosyć martwym sezonem. To miasto jest wręcz nie do poznania, jeśli chodzi o liczbę ludzi na ulicach. I już miałem praktycznie pracę dograną, to było w serwisie bodajże łodzi motorowych i właściciel nagle stwierdził, że jednak on by wolał od wiosny, czy od kolejnego sezonu, bo on się boi właśnie, że zatrudnienie pracownika w tym martwym okresie będzie dla niego zbyt dużym obciążeniem takim finansowym. Ja sobie pomyślałem w ten sposób, a może to i lepiej, pojadę do domu, na wiosnę znowu wyjadę na te Niemcy, tak jak od tego się historia zaczęła. Będę miał jakąś gotówkę na start i wrócę. Z bratem żeśmy właśnie w ten sposób się ugadali i on tylko mówi, żebyś tam nie wsiąkł gdzieś tam na tym południu. On już wtedy był taki mocno komputerowy, internetowy, gdzieś tam wyszukał, dał mi adres i mówi, tutaj najbliżej twojego miejsca zamieszkania jest kościół i jak tylko wrócisz, to żebyś właśnie, żebyś wzrastał duchowo, żebyś miał jakieś swoje miejsce, to tam się zjaw. I w tamtym, no jeszcze minutkę. I właśnie w tamtym miejscu pamiętam, bo to też jest taka dla mnie, dla nas, upojka, niesamowita sytuacja. Jak wam mówiłem, ten klasztor i tak dalej, to z jednej strony pragnienie właśnie rodziny, poznania osoby, z którą mógłbym spędzić życie. I nagle pojawiam się w rodzinnych stronach, małe miasteczko. Pierwszy raz przekraczam zbory, w którym spędziłem kilka ładnych lat życia. I tak jak wam wcześniej wspomniałem, ja sobie nie potrafiłem poradzić jako świecki typowo człowiek, kiedy mama nieraz mówiła, idź na dyskotekę, poznaj kogoś i tak dalej, to kiedy moje życie się zmieniło, kiedy ja chciałem już mieć kogoś, ale żeby to była też osoba wierząca i kiedy ja przekroczyłem progi, pamiętam tego kościoła, zobaczyłem tam raptem kilkadziesiąt osób, w dużej mierze też były starsze osoby i moja jedna z pierwszych myśli, bardzo święta, tak w cudzysłowie, to pomyślałem sobie, no, tutaj to ja już na pewno żonę nie znajdę. I na tym ja chciałbym na chwilę obecną zakończyć swoje świadectwo, chyba że moja... Trochę, bo no. To jest... Może ja coś powiem na ten temat, będziesz chciał to później kontynuować. Nie? Bo od tego momentu, na którym ja tam skończyłam, no to wiadomo, jak to w życiu, wiele rzeczy się tam działo. Człowiek, znaczy mam na myśli siebie, kończył szkołę, jedną, drugą, tak, żył tam jakoś sobie powolutku, nie? Już byłam wtedy nawróconą osobą, tak jak mogłam, tak jak na tyle, ile oddawałam te właśnie wszystkie sprawy Bogu od tej pory, to z grubsza mogę powiedzieć, że moje życie tak powierzchownie niewiele się tam zmieniło, w tym sensie, że no nie byłam wcześniej jakąś starszą osobą i nagle stałam się taką niesamowicie dobrą osobą po prostu, bo byłam zwyczajną taką osobą, powiedzmy w takim zwyczajnym znaczeniu, zwyczajną po prostu dziewczyną, która nic tam takiego wielkiego nie robiła i więc
tak powierzchownie, moje życie po nawróceniu, można było powiedzieć, tak niewiele się zmieniło, ale bardzo zmieniło się moje myślenie, tak? I z tego myślenia też wypływały różne decyzje, niejednokrotnie życiowe decyzje. Ja po tym czasie też, wiecie, kiedy człowiek ma te naście lat i więcej, później kiedy zaczyna też myśleć poważnie o założeniu rodziny, też Bóg mi włożył w serce to, żeby osoba, którą się w przyszłości zwiąże, żeby to była osoba również jego kochająca. Bóg mi powiedział, że pokazywał tak wyraźnie, że jeżeli to będzie osoba, która będzie mnie kochała, tak, to ona nie będzie miała problemu z kochaniem ciebie w doskonały sposób, tak? Na tyle, ile niedoskonały człowiek może kochać. I gdzieś to było zawsze takim moim pragnieniem. Więc nie starałam się też na siłę robić pewnych rzeczy. Poznawałam różne osoby, jeździłam na różne obozy. Jak byłam, tak jak mówię, w jednej szkole, w drugiej szkole. Mogłam poznawać różne osoby, tak? Ale nie robiłam nic w tym sensie na siłę, żeby po prostu wchodzić w jakiś na przykład związek z jakimiś chłopakami, których właśnie nie widziałam jakby żadnego zainteresowania Bogiem ani Jego sprawami, bo wiedziałam, że bardzo często, skoro w życiu moich rodziców, to nawet, że znali Biblię i w ogóle nie wystarczyło, to tym bardziej, jeżeli ja zwiążę się z osobą, dla której po prostu Bóg jest zupełnie, totalnie obojętny, to się może źle skończyć. Niekoniecznie dla mnie, że może moje życie będzie jakieś tam po ludzku, mówiąc, nie wiem, niedobre. Coś tylko, że Bóg mi dał tak wiele, że ja nie chciałam tego stracić. Wiedziałam, że nikt i nic nie jest w stanie dać po prostu mi takiego pokoju, takiej radości, jaką Bóg daje. Pomimo tego, że ja nie byłam wcale idealną, doskonałą osobą, tak, też popełniałam wciąż błędy. Ale wiecie, z Bogiem po prostu jest, to życie wygląda zupełnie inaczej. My możemy uniknąć tak wielu niepotrzebnych rzeczy, tak wielu zranień w swoim życiu, tak wiele rzeczy, którymi diabeł chce tak naprawdę zniszczyć nasze życie. I z tą myślą cały czas chodziłam, żeby poznać kogoś, kto będzie właśnie kochał Boga, tak? Wydawało mi się, że jeżeli to będzie osoba gdzieś, powiedzmy, z kościoła, jakaś tak zwana wierząca osoba, tak, to wystarczy. I był taki incydent w moim życiu, że poznałam, owszem, taką osobę, a okazało się później po 2 latach, że to wszystko się rozpadło. Zostały tylko jakieś tam zranienia. Ja wtedy sobie pomyślałam, że być może w tym wszystkim nie do końca ufałam Bogu. Być może nie do końca patrzyłam się takimi Bożymi oczyma na kogoś, tylko po prostu na to, co moje oczy widziały, to, co mi się podobało. I pamiętam, że tą ramkę, gdzie miałam zdjęcie tej osoby, z którą w tamtym czasie byłam, wyciągnęłam to zdjęcie i włożyłam tam taką karteczkę, tam był fragment jakiegoś psalmu, już teraz nawet nie pamiętam dokładnie jakiego, ale tam zawarłam taką krótką modlitwę, że Panie, niech to miejsce zajmie nie ten, który mi się będzie podobał, ale ten, którego Ty masz dla mnie. Wiecie, i tak jak w przypadku moich rodziców, kiedy ja się nawróciłam i oddałam moich rodziców po prostu w Boże ręce i modliłam się właśnie o ich po prostu nawrócenie, o ich pojednanie, kiedy to nastąpiło po prostu w bardzo szybkim czasie później, Bóg mi niesamowity prezent zrobił, to tak samo jak złożyłam tą właśnie karteczkę w miejsce tego zdjęcia z tą modlitwą, kilka miesięcy później poznałam właśnie Łukasza.
I to on po przyjeździe właśnie z tych Mazur trafił pierwszy raz do kościoła. Pamiętam, że to była akurat jakaś wieczorna społeczność, był bodajże w czwartek. Mieliśmy wtedy tak zwane nabożeństwa w niedzielę były, nie? A oprócz tego jeszcze w czwartek po południu. I to właśnie był jeden taki czwartkowy wieczór. Pamiętam ten moment, kiedy jakiś młody mężczyzna wszedł, usiadł tam na krześle i wiecie, przeszła mi przez głowę tylko taka myśl. Może to dla niektórych będzie się wydawać, że to jest takie śmieszne czy coś, bo ja w pierwszym momencie tą myśl odrzuciłam. No, zobaczyłam pierwszy raz, ja nawet nie widziałam ani jego twarzy, ani nic. Po prostu widziałam cień człowieka przeszedł ubrany w jakiś płaszcz i tylko taka myśl, to będzie twój mąż. A ja sobie pomyślałam, ta na pewno. No wtedy nie wiedziałam, że to była kolejna po prostu niespodzianka od Boga, nie, że to była odpowiedź na modlitwę, nie? Że kiedy, wiecie, modlimy się po prostu o dobre rzeczy. Pan Jezus powiedział, że kiedy się modlimy o dobre rzeczy, to Bóg wysłuchuje tych próśb, tak? On wysłuchuje wszystkiego, co jest zgodne z Jego wolą. A Jego wolą jest po prostu, żebyśmy żyli w pełni Jego błogosławieństwa. Nie znaczy, że bez żadnych problemów, tak? Bo żyjemy w tym niedoskonałym świecie, ale pod Bożą po prostu osłoną, pod Bożą ochroną, że niezależnie od tego, co się będzie wokół nas działo, to jeżeli my zaufamy Bogu, to w każdej dziedzinie naszego życia po prostu Bóg będzie nas prowadził, przyprowadzał, że my jesteśmy idealni, nie jesteśmy idealni, tak? Jesteśmy tylko ludźmi, tak? Ale kiedy oboje po prostu zdążamy do jednego celu, mamy jeden cel w życiu, kiedy chcemy, aby ta Boża miłość po prostu się przez nas wylewała na drugiego człowieka, kiedy po prostu odsuwamy na bok ten nasz egoizm, to wtedy nie sposób jest, żeby nawet jeżeli pojawiają się problemy w życiu, żeby ich po prostu nie przeskoczyć, nie pokonać. Nie, Bóg też powiedział, że tak naprawdę nic nie jest nas w stanie oddzielić od Jego miłości. I tak też stało się w naszym życiu. Mi przyszła taka myśl, Łukaszowi przyszła też podobna, bo powiedział wcześniej, że to ja tu na pewno żony nie znajdę, bo takiego psyczka w nosu. Znaczy podobna, zupełnie przeciwstawna tutaj. Zupełnie przeciwstawna. Widać poziom duchowości, tak? Tak. Ja myślę, że to w takim razie na tyle będzie na dzisiaj, bo żeby to w ogóle komuś się chciało taki długi takie długie wideo, takie długie świadectwo słuchać, oglądać. W sumie nie wiem na chwilę obecną, czy będziemy tą drugą część od tego momentu po dziś dzień nagrywali, bo nie wiem, czy w sumie to coś by wniosło, ale jeśli ktoś z oglądających by takowe sobie życzył i jeśli będą gdzieś tam jakieś namowy, komentarze ku temu, to może nas to bardziej do tego pobudzi, skłoni. A na dziś dzień to by było na tyle. No to ja może jeszcze tylko uzupełnię to, że... O, kobieta prawdziwa. Wiecie, to może o czym my mówimy, jest takie zwyczajne. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, tak? Ale właśnie nasze życie całe, tak sobie myślę, że opiera się na takich zwyczajnych sprawach nieraz. Nie każdy z nas musi być jakimś alkoholikiem, nie każdy z nas musi być jakimś narkomanem, nie każdy z nas musi być jakimś przestępcą, po prostu żeby Bóg mógł zmienić jego życie i żeby było widać zmiany w naszym życiu. Bo wiecie, ja spotykam teraz wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy mają też takie zwyczajne właśnie życie, a można powiedzieć, jest to bardzo złamane życie, bo każde życie, które jakby toczy się poza Bogiem, poza Jego planem, poza tym, co On dla nas ma, bo ja wierzę w to, że Bóg wie, co jest dla nas najlepsze, chce dla nas tego, co najlepsze, bo On nas stworzył. I skoro my wierzymy, ja w to wierzę, że On jest alfą, omegą, początkiem, końcem, On wie, jaki był nasz początek, wie, jaki może być nasz koniec, tak? I on jest jak taki kochający ojciec, który
Chcę, żeby jego dzieciom się dobrze w życiu wiodło. To nie tylko o to życie wiadomo chodzi, bo nasza nadzieja sięga dużo, dużo dalej, tak? Do... Wiadomo, żyjemy tutaj jakiś określony, krótki czas tylko, tak? Później jest coś takiego jak wieczność, tak? Ale nawet, wiecie, bo ludzie nieraz myślą, że tak zwane niebo albo Boże Królestwo to przychodzi potem, jak ludzie umierają i gdzieś tam idą, tak? A my przekonaliśmy się, myślę, że nie tylko my, ludzie, którzy doświadczają właśnie takiego spotkania z Bogiem, to widzą, że Boże Królestwo i to wszystko, co ono za sobą niesie, czyli pokój, radość, miłość, o tym Biblia mówi, tak? To to już zaczyna się tutaj i teraz. To nie znaczy, że my jesteśmy wolni od trosk, od problemów, że nam nic się już złego nie może przytrafić. Nie, bo tak jak powiedziałam wcześniej, my żyjemy w skażonym świecie, ale dzięki temu, że jesteśmy z Bogiem, tak jak Biblia mówi, że jeśli Bóg jest z nami, to tuż przeciwko nam. Naszym największym wrogiem jest diabeł i on po prostu próbuje bardzo często nas okłamać, pokazać Boga w niewłaściwym, niekorzystnym świetle, pokazać, że on nam właśnie coś zabrał, a tak naprawdę Bóg nam niczego nie zabiera. Bóg nas... Podam wam tylko na koniec taki krótki przykład. Kiedyś rozmawiałam z moją koleżanką i ona stwierdziła, że ja w pewnym względzie jestem biedną osobą, bo mi nie można tego, tego czy tamtego. I ja powiedziałam, a dlaczego w ten sposób uważasz? Przecież jeśli ja nie muszę pewnych rzeczy robić, tak? Ja nie muszę palić, żeby się denerwować, ja nie muszę pić na przykład, żeby sobie humor poprawić albo żeby odwagi sobie przydać gdzieś tam w towarzystwie. Ja nie muszę czegoś tam brać, żeby się lepiej poczuć, tak? Ja nie muszę kłamać, żeby coś tam osiągnąć, albo później mieć dobrą pamięć, żeby w razie co ktoś mnie na tym nie przyłapał. Ja tych wszystkich rzeczy nie muszę robić, tak? Bo mnie Bóg od tego uwolnił. Upadki się zdarzają, tak? Ale ja wiem, wtedy mogę przyjść do mojego Ojca, po prostu wyznać Mu i wiedzieć, że On mi to przebaczył, tak? Że wziął to na krzyżu już dawno na siebie. Ale ja nie muszę po prostu żyć pod przekleństwem, tak? Tak naprawdę jestem wolną osobą. I to może na tyle. Widzicie, bo ja tak często mam, że ja nie umiem kończyć. W sensie, tak niektórzy mi opowiadali, mówisz i nagle wydaje się, że coś powinieneś jeszcze powiedzieć, a ty mówisz koniec. I teraz też bym tak zrobił. Ewelina trochę tam jeszcze uzupełniła i w międzyczasie mi tylko przyszła taka myśl, odnośnie tego, że cały urok, czy może nie wiem, jakby to nazwać, nagrywania takich rzeczy tak naprawdę do nikogo, do kamery, polega na tym, że nigdy nie wiesz, kto w jakim czasie, ani w jakim okresie swojego życia będzie to oglądał. I jeśli w tym momencie jesteś kimś, kto właśnie jeszcze nie jest pojednany z Bogiem, to zobacz, na naszym drobnym przykładzie raptem dwóch osób widać, że jeśli jesteś zwykłym, takim przeciętnym, tak zwanym dobrym człowiekiem, może właśnie sobie tak myślisz, że ja nikomu nic nie zrobiłem, nie zamordowałem, nie kradnę, nie piję, to gdzieś tam, jak Bóg będzie decydował na jakiejś szali, może kiedyś te dobre rzeczy przeważą nad tymi złymi. Albo może będziesz taki jak ja, może w jakiejś beznadziei, może w takim okresie życia, w którym nie chce ci się żyć. To pamiętaj, że właśnie jest ktoś taki jak Bóg, ktoś, kto na tyle Ciebie ukochał, że jak Biblia mówi, sam postanowił zejść tutaj, przybrać postać człowieka, postać sługi, dać się przez ludzi zhańbić, pohańbić, ukrzyżować, a to wszystko po to, żeby nas uratować od śmierci, tak Biblia to mówi. Więc my ogólnie, jeśli Biblia mówi w ten sposób, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma ani jednego dobrego, że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. I w innym miejscu jest napisane, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny
w Jezusie Chrystusie. Są miejsca, które mówią, że nie z uczynków jesteśmy zbawieni, aby się nikt nie chlubił. Więc jak uważasz siebie za tego dobrego, to pamiętaj, co byś nie zrobił, jak dobrze byś się nie starał żyć, to twoje uczynki nie są w stanie cię pojednać z Bogiem i dać ci zbawienia. I również pamiętaj, że jak czujesz się taki właśnie jakiś niegodny, może tyle w życiu nagrzeszyłeś, że gdzieś tam dałeś sobie diabłu wmówić, że Bóg nie jest dla ciebie, ponieważ jesteś gorszy niż jego standardy są w stanie gdzieś tam to zaakceptować, to pamiętaj, to jest kłamstwo. Nie ma miejsca i nie ma grzechu, którego Bóg by nie był w stanie wybaczyć, jeśli tylko chcesz do Boga przyjść. Ba, Bóg tak jak ten, jako ten objawiający się jako Alfa i Omega, o którym Ewelina wspomniała, to On wisząc na krzyżu, On wiedział o twoich grzechach, On wiedział o moich. To, że ja Mu wyznaję dzisiaj to, że upadłem, to nie znaczy, że On o tym nie wiedział. Biblia niejednokrotnie mówi, że Bóg zna słowa, zanim my je wypowiemy. On zna nasze myśli. On jest przed nami, On jest za nami. On jest, tak jak mówiliśmy, Alfą i Omegą, początkiem i końcem. To jest Bóg Wszechmogący. To jest ktoś, kogo nie jesteśmy w stanie ogarnąć rozumem, jego potęgi, chwały, majestatu, ale starajmy się chociaż przyjąć to do serc, że właśnie ktoś tak wspaniały po prostu nas kocha. I tutaj nie chodzi o to, że my zasługujemy czy nie zasługujemy, bo z naszej perspektywy nie. Ale On uznał, że tak. Bóg sam uznał, że jesteśmy godni, bo umarł za nas. Gdyby uznał, że nie warto, to by tego nie zrobił. On zapłacił tą cenę. I to jest dobra nowina, że zbawienie mamy w Nim. Ono się wykonało. Dla nas jest za darmo, ale to nie znaczy, że ono nic nie kosztowało. Ono kosztowało życia Syna Człowieczego, jak w innym miejscu jest napisane, żeby pamiętać o tym, że nie srebrem ani złotem zostaliśmy wykupieni z marnego naszego postępowania, ale drogocenną krwią Chrystusa. I do tego zachęcam każdego z was. Jeśli właśnie nie jesteś jeszcze w tym miejscu, gdzieś może się wahasz i nie możesz podjąć decyzji, to zrób to, bo warto. Niezależnie od tego, tak jak wcześniej żeśmy tam wspominali, w jakim miejscu człowiek jest, bo tak jak mówię, ja nie byłam po ludzku złą osobą, ale wiecie, w Biblii jest też napisane, że Bóg patrzy się na serce, tak? I z serca pochodzisz tak naprawdę, z naszego serca pochodzi wszelkie zło. My możemy przed ludźmi bardzo dobrze wyglądać, tak? Ale Boga po prostu nie oszukamy. I tak samo jak wtedy mi, jako tej młodej dziewczynie, Bóg pokazał, że ja nie mogę się opierać na tym, że chodzę do kościoła gdzieś, tak? Że znam nawet dużo wersetów gdzieś tam na pamięć. Te wersety tak naprawdę one były martwe w moim życiu. Może jak słyszycie wiele rzeczy cytowanych z Biblii, może na dziś dzień one gdzieś tam rozumiecie je rozumem, tak, ale nie do końca jakby serce to przyjmuje i czasami człowiek myśli właśnie, że musi sobie najpierw czymś tam zapracować, zasłużyć i tak dalej, nie, ale tak naprawdę nie jest. Dopóki człowiek nie zda sobie sprawy ze swojej grzeszności, ze swojego stanu, niezależnie od tego, w jakim jest miejscu, to do tego momentu Bóg po prostu nie może jakby działać w naszym życiu. Dopóki my nie zaprosimy Go do naszego życia, nie poprosimy Go po prostu, żeby Bóg nas przemieniał, tak według swojej myśli, nie tego, co nam się wydaje. Ja to zawsze mówię, że Bóg jest dżentelmenem i Bóg nigdy z butami w czyjeś życie wchodzić nie będzie, tak? Ale jeżeli są osoby, które rzeczywiście poszukują takiej Bożej obecności w swoim życiu, Bożego działania, nie wystarczą jakieś chrześcijańskie, czyli religijne obrzędy, bo bardzo często po prostu nasze chrześcijaństwo w różnych tam kościołach, w różnych denominacjach kończy się po prostu na takim życiu pod jakimiś obrządkami tylko, tak? A w sumie nic się w naszym życiu tak naprawdę nie zmienia. Dalej jesteśmy tymi samymi ludźmi, dalej mamy złe myślenie. Ja też byłam taką osobą. Właśnie nawet wtedy, jak chodziłam do
kościoła, tak, to miałam niewłaściwe myśli, niewłaściwą postawę, dużo złości w swoim sercu, dużo nieprzebaczenia. No, można by było naprawdę dużo, dużo rzeczy wymieniać. Coś, wszystko to, co tak naprawdę no, nie czyni nasze życie doskonalszym, tak? Coś, co nas oddziela od Boga, oddziela od innych ludzi. I się, kiedy człowiek tak naprawdę spotka się z Bogiem i doświadczy takiej Bożej miłości, to tego się nie da tak naprawdę słowami opisać, co Bóg potrafi w naszym życiu czynić. Gdybyśmy tego nie doświadczyli, nie mówilibyśmy dzisiaj Wam o tym. No i myślę, że już tyle zostało powiedziane, że więcej nie trzeba dodawać. I to było na tyle, więc do następnego razu i błogosławimy Was. Błogosławimy Was. Bogiem zostać.